10 największych katastrof górniczych w Polsce. Zaznaczam, na liście uwzględniłem tylko te, do których doszło po II wojnie światowej. Katastrofa w kopalni Zofiówka. Miała miejsce 5 maja 2018 roku w zakładzie Ruch Zofiówka w Jastrzębiu-Zdroju, należącym do zespolonej kopalni Borynia Zofiówka Jastrzębie. W jej wyniku zginęło 5 górników, a 2 zostało rannych. Przyczyną katastrofy było tąpnięcie. Do wstrząsu doszło w sobotę 5 maja 2018 roku blisko godziny 11. Energia tąpnięcia wyniosła 119 megajouli. W chwili wstrząsu w kopalni pracowało 250 osób, z czego w rejonie bezpośredniego zagrożenia 900 metrów pod ziemią 11. Czterem z nich udało się uciec, 7 zostało uwięzionych pod ziemią. Wstrząs był odczuwalny w Jastrzębiu-Zdroju oraz okolicy, w tym w 2 miastach oddalonych o kilkanaście kilometrów od kopalni, to jest w Żorach i Wodzisławiu Śląskim. Katastrofa górnicza w kopalni Borynia. Miała miejsce 4 czerwca 2008 roku w kopalni Borynia w Jastrzębiu-Zdroju. W jej wyniku zginęło 6 górników, a 18 zostało rannych. Przyczyną tragedii był wybuch metanu. Zdaniem kopalni do wybuchu doszło w środę przed godziną 23, około 900 metrów pod ziemią. Pracowała wówczas trzecia zmiana. W zagrożonym rejonie było wtedy 32 górników. Większość z nich tuż po wybuchu o własnych siłach wycofała się i wyjechała na powierzchnię. W akcję ratowania górników zaangażowanych było 17 zastępów ratowniczych, w tym zastępy z dużych miast Bytomia i Wodzisławia Śląskiego. Jak wspomniałem, zginęło 6 osób. Katastrofa górnicza w kopalni Jasmos miała miejsce 6 lutego 2002 roku w Jastrzębiu-Zdroju. W jej wyniku zginęło 10 górników. Przyczyną tragedii był wybuch pyłu węglowego podczas robót strzałowych. Do wybuchu doszło o godzinie 4:36 na poziomie 700 metrów pod powierzchnią. Eksplodował pył węglowy. W strefie wypadku znajdowało się 47 górników prowadzących roboty strzałowe. 37 udało się wyprowadzić na powierzchnię, 2 z nich odniosło rany. Po wypadku na zlecenie MSWiA został przygotowany raport dokumentujący nadużycia w handlu węglem i sprzętem górniczym. Nie został on jednak wykorzystany w śledztwie, ponieważ zniknął. W akcji ratunkowej brały udział zastępy ratowników górniczych, zaś z ustaleń Komisji Wyższego Urzędu Górniczego wynika, że przestrzeganie przepisów oraz elementarnych zasad prowadzenia robót górniczych zapobiegłoby tragedii. Winę za spowodowanie wybuchu ponosi jedna z osób, które zginęły. Dodatkowo stwierdzono brak należytego nadzoru ze strony kierownictwa i dozoru ruchu w kopalni. Katastrofa górnicza w kopalni Rokitnica. Tąpnięcie w kopalni w Zabrzu w dniu 23 marca 1971 roku. W katastrofie zginęło 10 górników, a mimo to wypadek stał się symbolem udanej akcji ratowniczej dzięki uratowaniu zasypanego górnika Alojzego Piątka, który przeżył 158 godzin w zawale. Przyczyna katastrofy była naturalna. O godzinie 16 miało miejsce silne tąpnięcie górotworu. Zawalony został chodnik eksploatacyjny pokładu 508, w którym w chwili katastrofy pracowało 19 górników. Jak się okazało, zawał spowodował całkowite zasypanie odcinka chodnika o długości 72 metrów. Zawał składał się z drobnych kamieni i miału. Wypełnił więc całkowicie chodnik, nie pozostawiając w nim niemal żadnych wolnych przestrzeni. Wstrząs miał charakter jednorazowy. Późniejsze badanie przyczyn katastrofy potwierdziło, że nie miał tu miejsca żaden błąd człowieka i wypadek spowodowały tylko siły natury. Katastrofa górnicza w Wałbrzychu. Miała miejsce 22 grudnia 1985 roku. Przyczyną był wybuch metanu. W jej wyniku zginęło 18 górników. Do katastrofy doszło około godziny 15. Wtedy dyspozytor ruchu kopalni Wałbrzych zauważył na tablicy informacyjnej centralki wskazanie uszkodzenia czujnika zawartości metanu oraz czujnika ciągłości pracy wentylatora
lutniowego, zamontowanych w przekopie 3 Zachód na oddziale wydobywczym G3. Krótko później otrzymał telefon od sztygara zmianowego przebywającego w tym rejonie z informacją o wybuchu metanu na głębokości 671 metrów pod ziemią. Na miejsce dyspozytor natychmiast wezwał kopalnianych ratowników, a także zastępy z okręgowej stacji ratownictwa górniczego. Eksplozja wywołała potężną falę uderzeniową. Temperatura wzrosła do około 2600 stopni Celsjusza, zaś ciśnienie do około 10 atmosfer. Nagromadzony metan podczas wybuchu zużył znajdujący się w wyrobisku tlen, tym samym zwiększając stężenie tlenku węgla. Ogień sięgnął stropu, czyli wysokości około 1,5 metra. Wybuch zabił 18 górników. Ciało ostatniej ofiary odnaleziono dopiero po kilkunastu godzinach poszukiwań w kanale ściekowym pod wózkiem do przewozu urobku. Ustalono, że próbował uciec z miejsca katastrofy, ale zabłądził w jednym z korytarzy i ze względu na brak maski ochronnej udusił się pyłem węglowym. Katastrofa górnicza w kopalni Halemba. Katastrofa górnicza, do której doszło w Rudzie Śląskiej 10 stycznia 1990 roku. O godzinie 2.24 w rejonie skrzyżowania ściany 12 z chodnikiem ścianowym 13 doszło do wybuchu metanu. Za najbardziej prawdopodobną przyczynę zapłonu metanu uznano iskry powstałe wskutek pracy kombajnu. Tylko nieliczni górnicy zdążyli użyć pochłaniaczy ucieczkowych. Katastrofa wydarzyła się mimo ustawienia czujników metanometrycznych na krótki czas reakcji. W strefie zagrożenia znalazło się 40 pracowników. 19 zginęło, 20 zostało rannych. Katastrofa górnicza w kopalni Wujek. Katastrofa górnicza, która miała miejsce 18 września 2009 roku, w jej wyniku na skutek wybuchu metanu śmierć poniosło 20 górników, a około 36 odniosło obrażenia. Według doniesień mediów pożar wybuchł około godziny 10.15 w wyrobisku, które znajduje się w pokładzie 409 na głębokości 1050 metrów. Spośród górników znajdujących się w rejonie wypadku na powierzchni samodzielnie wydostało się 29. Kolejnych 9 ewakuowano w ramach akcji ratowniczej. Poszkodowani górnicy trafili do Centrum Leczenia Oparzeń w szpitalu w Sosnowcu, Rudzie Śląskiej, Katowicach i Chorzowie. W akcji ratunkowej uczestniczyło 5 śmigłowców lotniczego pogotowia ratunkowego. Na miejsce katastrofy przyjechał wicepremier Grzegorz Schetyna, a także odpowiedzialna za górnictwo wicepremier gospodarki. Prezydent Lech Kaczyński złożył kondolencje rodzinom ofiar, natomiast premier Donald Tusk przerwał swój pobyt za granicą i wieczorem przybył na miejsce tragedii. Prezydent Lech Kaczyński ogłosił dwudniową żałobę narodową w dniach 21-22 września. Katastrofa górnicza w kopalni Halemba, która miała miejsce 21 listopada 2006 roku w Rudzie Śląskiej. Doszło wtedy do wybuchu metanu, który następnie zainicjował eksplozję pyłu węglowego. W wyniku katastrofy górniczej zginęło 23 górników. Jest to jedna z najtragiczniejszych katastrof górniczych w Polsce. Ostatnia, tragiczniejsza, miała miejsce w 1974 roku. Do tragedii doszło około godziny 16.30. Górnicy kopalni oraz pracownicy z zewnętrznej firmy pracowali od 18 listopada przy ścianie wydobywczej przeznaczonej do likwidacji, wydobywając sprzęt warty około 18 milionów euro. Demontaż maszyn urabiających elementów obudowy był prowadzony ze względu na trudne warunki pracy i zagrożenie dla górników. Miejsce wypadku znane było jako zagrożone metanem, co miało związek z poprzednim wypadkiem. W tym przypadku okoliczności wypadku były jednak znacznie poważniejsze. Dopiero 10 maja 2007 roku komisja zjechała tam po raz pierwszy z wizją lokalną w celu zbadania przyczyn wybuchu w kopalni. Katastrofa górnicza w kopalni Makoszowy w Zabrzu, do której doszło 28 sierpnia 1958 roku. Zginęło wówczas 72 górników, a 87 doznało ciężkiego zatrucia.
Do katastrofy doszło w nocy około godziny pierwszej na poziomie 300 metrów. Podczas cięcia palnikiem zapaliła się najpierw drewniana obudowa przekopu, a później węgiel. Ogień szybko objął cały przekop, a wytwarzające się gazy i dymy przedostały się do innych pokładów. W strefie bezpośredniego zagrożenia znalazło się 337 górników. Zagrożeni górnicy rozpoczęli ewakuację. Część z nich w trakcie ucieczki natrafiła na bardzo zadymiony odcinek. Górnicy byli wyposażeni w pochłaniacze, ale ich wydolność była ograniczona do 20 minut, co okazało się w tym przypadku niewystarczające. Część z tych górników uległa śmiertelnemu zaczadzeniu. Jedyną z przyczyn śmierci tych górników było to, że otrzymali oni polecenie telefoniczne pozostania w zadymionym pomieszczeniu i oczekiwania na ratowników, którzy niestety nie dotarli na czas. Katastrofa górnicza w kopalni Barbara, wyzwolenie. Pożar w kopalni w Chorzowie, do którego doszło 21 marca 1954 roku. Akcja ratownicza była prowadzona przez 50 dni. Dokładna liczba ofiar nie jest znana. Oficjalnie zmarło tam 80 górników, jednak możliwe, że było to nawet 120 ofiar. Prawdopodobną przyczyną pożaru było zapruszenie ognia z lampy powieszonej na obudowie chodnika. Była to największa katastrofa w polskim górnictwie po II wojnie światowej. Dzięki za obejrzenie do końca. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Dajcie znać w komentarzu, o czym chcecie kolejną dyszkę i zapraszam Was na moje dwa pozostałe kanały, A to Ciekawe oraz Światowa Historia. Trzymajcie się, cześć!